Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. On też zostanie odrzucony już na początku swojej misji. Ludzie woleli go odrzucić, niż przyjąć prawdę, niż zmienić swoje życie. Jezus dotknął tym słowem, przytoczonymi fragmentami, mocno ich serc. I podobnie może być w naszym życiu, że będzie w nas opór wobec Słowa Bożego, że będziemy je słyszeć, może w niedzielę w czasie Ewangelii, że będziemy je słyszeć, kiedy indywidualnie będziemy czytać Pismo Święte i może w nas się rodzić opór przed zmianą, bo Słowo Boże będzie nas demaskować, będzie odkrywać prawdę o nas. I też grozi nam niebezpieczeństwo odrzucenia słowa, powiedzenia: nie teraz, Panie Boże, teraz mi jest wygodnie, nie wchodź teraz do mojego życia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy czytając Słowo Boże, odnosili je do siebie i próbowali dotrzeć do prawdy, nawet jak ona będzie trudna. Dzięki Bożej interwencji jest możliwe zmiana naszego życia na lepsze. I zobaczmy, co Słowo Boże spowodowało wśród tych rodaków. Może być tak, że kiedy będziesz mówił ludziom prawdę, uniosą się na ciebie gniewem, nie będą chcieli ciebie słuchać, będą chcieli zerwać znajomość. Tak samo było z Jezusem. Jezus nieprzyjęty, Jezus niechciany, prawda, którą przynosi Jezus, zdemaskowana, nie jest przyjęta i chcieli go już wtedy zabić. Już na początku tej misji. Myślę, że kiedy zaczynamy głosić Jezusa swoim życiem, kiedy mówimy otwarcie o Bogu, o Jego przykazaniach, o Jego Ewangelii, nie dziwmy się, że ludzie będą zatykali sobie uszy, że nie będą chcieli z nami rozmawiać. Jezus też to przeszedł i to jest dla nas wskazówka, że tak trzeba, że to jest normalna Ewangelia, która się będzie w naszym życiu spełniać.